Dzisiaj zrobimy dokładnie tego kurczaka, na którego masz ochotę. Ciasto kukurydziane robi się szybciej niż ciasto na naleśniki, a efekt, który możemy stworzyć, jest po prostu zabójczo pyszny. Ten przepis na pewno nieraz wykorzystasz w domu. Cyca z kurczaka kroimy na 4 mniej więcej równe części i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Solimy, pieprzymy i tak naprawdę połowa roboty za nami. Do miski wsypujemy mąkę pszenną, mąkę kukurydzianą, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, trochę soli i mieszamy dokładnie wszystkie suche składniki. Następnie dodajemy jajko, dolewamy mleko i teraz mieszamy, aż wszystko się połączy i powstanie spójne ciasto. Robimy glazurę z łyżkę sriracha, do tego łyżka sosu sojowego i 3 łyżki miodu. Tak potem pomyślałem, że można jeszcze dodać limonkę, ale niestety nie miałem. Kurczaka wrzucamy do naszej miski i przy pomocy łyżki dokładnie oblepiamy nasze mięsko. Teraz, zanim ciasto spłynie, szybko wrzucamy do oleju rozgrzanego do 180 stopni. Teraz nasze kurczaki smażymy na złoty kolor, czyli około 10 minut. Ale ponieważ ciasto jest dość grube, to najlepiej po prostu jedno sprawdzić. U mnie po 10 minutach było perfekcyjnie. Te kurczaki już wyglądają świetnie, ale teraz czeka jeszcze je posmarowanie naszą glazurą. Ciasto kukurydziane ma to do siebie, że nie nasiąka tłuszczem i jest mega puszyste. Nasze kurczaki posypujemy dodatkowo sezamem i możemy wcinać. Na co jeszcze masz ochotę? Daj mi znać w komentarzu.